8 kwietnia wspominamy świętego Waltera San Martino di Pontois, opata. O Walterze zachowały się dwa życiorysy, krótszy i dłuższy. Miał przyjść na świat około roku 1030 w Andaville. Jako młodzieniec pragnął służyć Panu Bogu w stanie zakonnym, dlatego wstąpił do klasztoru w Reba, diecezji Meaux, budując wszystkich przykładnym życiem. Chciał pozostać w tym klasztorze w charakterze mnicha benedyktyńskiego, ale sława jego świętości była tak wielka, że zaproszono go na opata nowo powstałego klasztoru Pontois. Kiedy młody król, Filip I, wręczał mu pastorał opacki, Walter powiedział z odwagą: "Nie z twojej ręki, królu. Otrzymuję władzę nad tą wspólnotą, ale od Boga." Niedługo wszakże zabawił w tym klasztorze. Obawiając się odpowiedzialności wobec sądów bożych, uciekł z klasztoru i schronił się w opactwie słynnym wówczas na całą Europę Cluny. Chciał tu pozostać na całe życie jako zwykły mnich pod rządami świętego Hugona. Mnisi z Pontois odnaleźli go jednak. Zaczęli gwałtownie interweniować u arcybiskupa Rouen, który zmusił opata do powrotu. Jednak bojaźń przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze ponownie wzięła górę. Walter uciekł w pobliże Tours, gdzie zamieszkał na wysepce rzeki Loary, w grocie jako pustelnik. Rozpoznany, został ponownie zmuszony do powrotu. Wtedy zdecydował się pójść do Rzymu i prosić papieża świętego Grzegorza VII o uwolnienie od ciężaru. Surowy papież nie tylko nie dał mu oczekiwanego zezwolenia, ale pod groźbą kościelnych kar nakazał mu powrócić na urząd opata w Pontois. Jako przełożony klasztoru, Walter zajął się swoimi braćmi, ich dobrem materialnym, a nade wszystko duchowym. Występował odważnie na synodzie paryskim w obronie praw kościoła. Miał odwagę powiedzieć królowi Filipowi I: "Nie wolno darować ani sprzedawać godności kościelnej, gdyż przez to dajesz zgorszenie. Bierzesz na siebie odpowiedzialność za grzechy tych, którym te godności dajesz." Ostatnie lata życia Walter poświęcił fundacji opactwa żeńskiego, benedyktynek, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Beaucourt, diecezji Amiens. Ponieważ na tak kosztowną inicjatywę nie miał odpowiednich funduszów, dostarczyły mu ich pewne pobożne panie. Zmarł 8 kwietnia 1095 roku w Pontois. Podniesienia jego relikwii do czci publicznej dokonał w roku 1153 Hugo Zamion, arcybiskup Rouen. Była to jedna z ostatnich w kościele zachodnim kanonizacji w takiej formie. Arcybiskup uczynił to na skutek wielu cudów, jakie działy się przy grobie Waltera. W czasie rewolucji francuskiej relikwie świętego Waltera zostały zniszczone. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Walterze, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.